się z Wami w nowym filmie, w nowym vlogu. Mamy dzisiaj piąteczek, piątunia. I tak się złożyło, że ponieważ jest Wielki Piątek, udało mi się wziąć urlop. I dzisiaj taki będzie, wiecie, aktywny dzień. Już pod kątem przygotowań do świąt. Także za niedługo jedziemy z Michałem na zakupy. I też bym chciała coś Duńczowi kupić pod choinkę, chciałam powiedzieć, na zajączka. Wiecie, no jest to nasze psie dziecko, pilnuje domu i zasługuje na prezenty. Tak na siebie patrzę w podglądzie, słuchajcie, bo umyłam sobie włosy, ogarnęłam się i wyprostowałam sobie te włosy dzisiaj, tak wiecie, miałam więcej czasu. I zobaczcie, już mi są do tych tutaj kości. Także myślę, że tak jeszcze trochę i nawet nie wiem, czy nie zrobić tak, żeby je tak trochę, wiecie, ściąć takiego boba po skosie. Chociaż z drugiej strony znowu będzie tak, że ten tył będzie mi się tak mocno odwijał. Jeszcze się muszę zastanowić, co z tym zrobić, ale jakoś tak dzisiaj, wiecie, całkiem fajnie te moje włosy wyglądają. I też mam, wiecie, jakiś taki nowy pomysł na tą moją pielęgnację włosową, jeśli w ogóle można tak powiedzieć. I na pewno Wam opowiem o tej pielęgnacji w ulubieńcach marca, bo tak Wam obiecałam, będą raz w miesiącu ulubieńcy danego miesiąca. Także tym razem myślę, że zaczniemy od takich ulubieńców marca i tych ostatnich miesięcy ze względu, że to będą pierwsi ulubieńcy. No ale to nieważne, to będziemy mówić o tym w filmie o ulubieńcach. A dzisiaj, kochani, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o makijaż, też jestem bardzo zadowolona. I dzisiaj tak trochę pokombinowałam, bo tak, na twarz nałożyłam tą bazę z Purle, z którą Wam ostatnio pokazywałam. I tak powiem Wam, że to jednak to mnie tak uczuliło, ale powiem Wam, że mega dużo tego napsikałam na twarz, więc po prostu przesadziłam i pewnie mi to, wiecie, weszło, wpadło do oczu i tak dalej. No, przesadziłam. Ale teraz tak na co dzień używam cały czas tej bazy pod makijaż. Jest bardzo fajna, bardzo fajnie się trzyma podkład na tej bazie. I ponieważ już mam taką resztkę tego Maybelline, to dzisiaj wróciłam do tego kremu BB z Niszy. Już Wam pokazuję, ponieważ mam dwa kolory. Mam kolor 23 i 27. I 27 jest super takim fajnym, ciepłym kolorem i on już będzie bardzo fajny na lato. Więc jak już tylko tą moją buzię troszeczkę, wiecie, musnę słońcem, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, przy tych dużych filtrach, które no, mam zamiar używać. No ale ona na pewno nie będzie aż taka blada, więc on będzie wtedy idealny. I dokupiłam sobie numer 23, bo wtedy w... Nie pamiętam, czy to było... To było chyba w Hebe, one są w Hebe. Wiem, że jest jeszcze numer 25, 24, ale wszystko było wysprzedane. I chciałam sobie... Boże. I chciałam sobie kupić jakiś jaśniejszy kolor, żeby mieszać z tym ciemniejszym. Ale ten 23 jest bardzo zimny, taki, bym powiedziała, taka zimna, zimny beż, o, to jest taki kolor. I on jest dla mnie, jakby ton jest ok, ale nie ten odcień, ja wyglądam strasznie trupio, więc ja sobie mieszam te dwa kolory. No i tak to wygląda. Powiem Wam, naprawdę fajnie kryje ten krem BB. I on też jest taki fajny, bo on jest też pielęgnacyjnym, takim, wiecie, podkładem, w związku z tym, że jest BB. Pod oczy, korektor. Fit Me Maybelline. Jakaś nieprzygotowana dzisiaj jestem do tego filmu. Coś mi się zaklinowało. O, ten. Ten właśnie używam ostatnio cały czas i jakoś tak najlepiej mi się sprawdza z tych wszystkich korektorów, które mam. Natomiast jeżeli chodzi o ten korektor z Diora, który Wam kiedyś pokazywałam, to bardziej używam go do korektorowania, tak można to powiedzieć. Na twarz po prostu, gdzieś jak coś potrzebuje, wiecie, zamaskować. No i tyle. No i dzisiaj jeszcze też użyłam tego różu. No, nieprzygotowana jestem, naprawdę. Wszystko sobie pochowałam. O, ten. I ja go zawsze nakładam, wiecie, gąbeczką po prostu. Tak robię i potem tutaj go tak fajnie sobie nakładam. Na to bronzer, troszeczkę rozświetlacza. To wszystko już z tej mojej palety z Benefitu. No i reszta już standard. Rzęsy Maybelline, to jest ten tusz do rzęs. Mój ulubiony, naprawdę od lat używam Maybelline, różne miałam. Jeszcze też bardzo lubiłam z L'Oreala. Oni mają taką, nie pamiętam jak się nazywa seria tych tuszy. One mają różne kolory opakowania w zależności, nie wiem, czy jaką ma tam szczoteczkę podkręcającą, czy pogrubiającą, czy wydłużające. I ja miałam zawsze chyba ten taki podkręcający, on jest chyba zielony, jak dobrze pamiętam. I też był fajny, fajnie mi się sprawdzał.
ale jakoś tetusze z Maybelline zawsze, od zawsze. Jeszcze pamiętam, jak byłam nastolatką, to też używałam cienie tej marki i byłam zawsze bardzo zadowolona. I tak, kochani. Więc tyle w roli jakiegoś takiego szybkiego wstępu. Spieramy się z Michałem na te zakupy i potem Wam wszystko pokażę, ponieważ będziemy jechać na zakupy trochę spożywcze, ale też chcemy podjechać sobie do Deals, do Action i chciałabym podjechać do Pepco, wiecie, coś tam pokupować. Znaczy, ja ogólnie nie mam takiego parcia na dekoracje jakieś świąteczne. No nie wiem, jakoś tak święta Wielkiej Nocy, no nie dekoruję mocno mieszkania, ale chciałam sobie zrobić jakiś taki strojek na tej mojej komodzie przy telewizorze i tak myślałam, że może jakiegoś porcelanowego zajączka bym kupiła. Może byśmy podjechali, w związku z tym, że dzisiaj jest piątek i jest czynny targ chyba i myślałam, żeby kupić bazię też jako taką dekorację. No i potem do tego Pepco chciałam zobaczyć, bo chciałam kupić jakiś obrus świąteczny na niedzielę, ponieważ będziemy troszeczkę mieć gości u siebie, troszeczkę my będziemy w gościach na te święta, więc jakiś obrus muszę świąteczny, ładny kupić, jakieś fajne serwetki świąteczne. I ja bardziej tak potem ubieram ten stół, wiecie, w taki świąteczny klimat, niż żeby dekorować całe mieszkanie. Tak jak mówię, jakoś te święta wielkanocne to dla mnie nie są aż takie święta, jak święta bożonarodzeniowe, to wtedy jakby lubię mieć dużo ozdób, tą choinkę, wiecie, gałązki wszędzie, jakieś bombki, światełka w oknach i tak dalej, ale te święta takie, aż tak to nie. Dobra, kochani, bo ja oczywiście już do was gadam chyba z prawie 10 minut, także do zobaczenia później. Hej, jeszcze Wam chciałam pokazać, jaki jest dzisiejszy mój outfit dnia zakupowy, bo słuchajcie, przed chwilą widzieliście tą moją górę, chociaż kolor, tu jest golfik, ale to jest sukienka. Słuchajcie, wygrzebałam ją z szafy, a kupiłam ją chyba, nie wiem, rok temu? Albo jeszcze lepiej, na jakiejś wyprzedaży z Zary, czy miała metkę i kosztowała całe 29 zł. Jest fajna właśnie taka na teraz, ubrałam ją do restop, zaraz Wam pokażę. Ma taki bardzo fajny, przyjemny materiał, ma długi rękaw, bardzo długi rękaw i tak to wygląda. O, zostawiłam ją do tych moich takich kowbojskich botków beżowych, mam nadzieję, że to widzicie. No i tak to wygląda. O, także wydaje mi się, że całkiem spoko. Do tego będzie ramoneska, niestety brązowej nie mam i tak sobie myślę, że właśnie muszę sobie upolować jakąś taką fajną ala zamszową ramoneskę. Muszę pobuszować po internecie, może coś będzie fajnego. Powiem Wam, że tak jakiś czas temu przekonałam się bardziej do jakichś brązowych rzeczy, brązowych ciuchów, brązowych torebek. No i myślę, że też mam trochę takich ciuchów, że taka beżowa, bo taka właśnie brązowa, karmelowa kurteczka ramoneska. A ramoneski lubię, bo one do wszystkiego pasują, do sukienki, do jeansów, do t-shirtów, do adidasów, do eleganckich jakichś bardziej ubrań, więc bardzo lubię ten styl kurtek. No i tak to wygląda. O, wydaje mi się, że fajnie to wyszło, taki przypadkowy przypadkowe znalezisko, do tego torebka, żeby trochę się z brązowym butem połączyć, ale też potrzebuję trochę większą torebkę, nie taką całkiem malutką, bo aparat biorę ze sobą, bo zabieram Was ze sobą, portfel muszę wziąć, wiecie, telefon, jakieś reklamówki na zakupy, więc ta ma idealny rozmiar. Nie wiem, nie widzę się z tak daleka, mam nadzieję, że mnie widzicie całą, razem z butami, ze wszystkim. Dobra, kochani, to my się zbieramy już, jedziemy na zakupy, a potem Wam zrobię jakiś haul zakupowy. Mam nadzieję, że uda mi się jakieś fajne rzeczy trafić pod kątem właśnie rzeczy do domu. Także do później. No już w Action, słuchajcie, i tutaj też trochę takich fajnych poduszek jest, coś takiego wyczaiłam. I to trochę jest na wzór tego, co widziałam na stronie Zary. Zary Home. Ale nie wiem, czy to będzie nam pasowało. I jeszcze coś takiego mi się tutaj spodobało. Też takie zielone i w takim klimacie. Jak teraz mam te beżowe poduszki. Też fajnie to wygląda, ale szukam czegoś takiego bardziej, wiecie, w jakieś takie liście. Myślę, że fajnie by to wyglądało. Takie piękne talerze mi tutaj wpadły w oko, zobaczcie. Są duże, są takie średnie, takie wiecie, na ciastko, sałatkę, głębokie i takie miseczki.
I chyba powiem Wam, że sobie przyjadę skompletować, ale taki komplet, żeby faktycznie były na przykład trzy różne kolory i to wszystko takie przemieszane. Wydaje mi się, że będzie to super wyglądało. No ekstra, są te talerze ekstra. Hej, hej, kochani, my już wróciliśmy z zakupów i najpierw Wam pokażę, co mam tutaj, jeżeli chodzi o zakupy spożywcze, czyli zrobimy sobie taki food haul, a potem Wam pokażę, co udało mi się fajnego znaleźć w Pepco, bo też podjechaliśmy i też parę fajnych rzeczy mi się udało kupić. Więc zaczynając od takich spożywczych rzeczy, tutaj takie bardziej, wiecie, świąteczne zakupy, więc mąka, cukier, będę robić ciasta. Kupiłam sobie też ser i będę, słuchajcie, robić ten sernik bananowy, który kiedyś już widzieliście chyba u mnie na kanale, tak mi się wydaje, bo ja już kiedyś go robiłam. Z płuc się robi z ciasteczek, potem jest sernik, właśnie wymieszany jest ten ser z bananami, mascarpone, a na górę jest bita śmietana i tak posypane kakao. Także biały ser, mascarpone też kupiłam właśnie pod ten sernik. I tak, jeżeli chodzi o ciasta, dlatego że do drugiego ciasta właściwie wszystko mam w domu, ponieważ będę robić babkę, taką, wiecie, czarno-białą. Przepis mi jest w Thermomixie, bardzo ją lubimy i często ją w ogóle tak robię, czasem, wiecie, tak do kawki na sobotę, na niedzielę. Proste, szybkie, łatwe do zrobienia ciasto, nie trzeba się tam, wiecie, też bawić w jakieś przekładanie kremami i tak dalej, więc tą babkę często robię, bardzo ją lubimy, jest sprawdzona, więc nie będę kombinować nic na święta i będę właśnie ją robić, więc właściwie wszystko do tej babki mam, bo tam masło, jajka, takie rzeczy, a teścia mi przywiózł ze wsi takie, wiecie, swojskie jajka, swojskie kiełbaski, które tam robił jakiś jego sąsiad, także same takie, wiecie, wędlinki. Więc też za dużo nie kupowałam. Jedyne co dokupiłam to sobie to prosciutto cotto, które bardzo z Michałem lubimy, więc tam jest chyba dosłownie, nie wiem, 5 plasterków na krzyż. Masło, pieczarki, ponieważ słuchajcie, będę robić jajka faszerowane na dwa sposoby. I jedne będą takie bardziej właśnie z kawałkami wędliny. Tam się daje do tego chyba kawałek porek, dobrze pamiętam. A drugie się właśnie miesza, czyli też łódko też z majonezem i z podsmażonymi pieczarkami. I bardzo to jest dobre, polecam Wam. Ryż. Ponieważ stwierdziłam, też patrząc co mam w lodówce, że mam jeszcze puszkę tuńczyka i stwierdziłam, że tym razem nie będę robić takiej tradycyjnej, wiecie, jarzynowej sałatki na święta jak zawsze, tylko zrobię tą sałatkę z tuńczykiem, ryżem, zielony ogórek, czerwona papryka, kukurydza i to się miesza z troszeczkę majonezu, mieszam z jogurtem i taką sałatkę tym razem zrobię. Słuchajcie, nie wiem, czy tu jest za ciemno, chyba tak będzie lepiej. I drugą rzecz, którą będę robiła, to nawet może, że to jest, można powiedzieć, sałatka, ale ją się tak układa warstwowo i to się nazywa śledź pod pierzynką. I najpierw robicie tak, że śledzia takiego w śmietanie i w z cebulką, na to dajecie posiekane ogórki, właśnie teraz nie pamiętam, czy konserwowe, czy kiszone. No ale sprawdzę, jak będę robić, to na pewno Wam pokażę i też sprzedam Wam przepis. Na to musicie zetrzeć sobie i oczywiście przekładacie każdą warstwę majonezem. Potem na te ogórki właśnie idzie ten majonez, potem na to idzie gotowana marchewka taka starta. Potem na to idą ziemniaki i na to idzie starte ugotowane jajko. I takie, wiecie, warstwy się układa i bardzo to lubię. Ja jakby nie jestem jakoś tam wielkim fanem, jeżeli chodzi o śledzie, tylko jakieś konkretne smaki, jeżeli chodzi właśnie o śledzie, lubię takie tradycyjne właśnie śmietanie z cebulką i z jabłkiem, albo właśnie te pod pierzynką. Także jak nie znacie takiego przepisu, to bardzo fajne, więc polecam. A oczywiście też coś dla Edunia, jego ulubione kostki. Śmietana właśnie na tą bitą śmietanę, na sernik. Marchewka pod właśnie pierzynkę dla moich tych śledzi. Cebulka czerwona, o! I słuchajcie, były w Auchan te burgery wege, ale czekajcie, ja Wam zaraz powiem, czy to jest wegańskie, czy to jest wegetariańskie. Wiecie, zapiszę tutaj roślinny burger, więc zakładam, że to jest wegańskie. I to są te, które bardziej mi smakują. Ostatnio Wam pokazywałam, miałam te z buraka. Powiem Wam, takie sobie są, ale te mi bardzo smakują, więc sobie wzięliśmy właśnie na jakiś taki w przyszłym tygodniu szybki obiad albo jakąś tortillę właśnie na kolację. To. Okej.
Oczywiście. Śledzie, zawsze kupuję śledzie a la Matias z Lisnera, najlepsze śledzie, polecam, jakoś tak innych nigdy nie kupuję. Słuchajcie, jeszcze mamy tutaj dwie rzeczy i to kupiliśmy w takim regionalnym sklepiku i tutaj mamy zapakowane hermetycznie kabanosy, przepyszne są, wiecie, w ogóle lubię takie wędliny, kiełbaski, takie rzeczy, to musi być już takie naprawdę, no wiecie, nie jakieś tam z Biedronki czy tam z czegoś, no chyba, że te paczkowane takie właśnie a la włoskie, to tak, ale takich to... Nie kupujemy, my też mało mięsno-wędlinowi jesteśmy, więc nie musimy. No i zapas oczywiście białej kiełbasy do żurku, do podsmażenia z cebulką na ciepło, też do takiego właśnie tego niedzielnego, świątecznego posiedzenia. I jeszcze byliśmy w Action i tu już będą takie bardziej słodyczowe zakupy. Dobra, więc co ja tu kupiłam w tym Action? Udało mi się w ogóle znaleźć te duże podgrzewacze. Ja mam jeden świecznik w dużym pokoju właśnie z Ikei i on jest pod te duże podgrzewacze. Nigdy ich nigdzie nie widziałam, a ostatnio i widziałam je chyba właśnie... Znaczy w Pepco je dzisiaj widziałam, jak byliśmy na zakupach, ale właśnie wcześniej byliśmy w Action, więc kupiłam takie 8 waniliowych. Tak średnio pachną, wyglądam, ale nie było takich neutralnych. Paczkę kawy do naszego ekspresu z Kosty. No i teraz same pyszności. Znacie to? To są w ogóle takie ciasteczka, które się kładzie na kubek z kawą gorącą albo kubek z gorącą herbatą. I to kiedyś, pamiętam, pierwszy raz skosztowałam od koleżanki, która przywiozła to z Holandii. I mega mi to smakowało. No i teraz widzę, że... Znaczy ja wiem, że one chyba też są w Lidlu albo w Aldi, już teraz nie pamiętam. Ale wzięłam te z Action Caramel. Bardzo to lubię. Także jak lubicie i to wiecie, tak jak położycie na tej filiżance, to się to tak rozpływa, zmięknie i to pycha. Moje ulubione. Rizę z peanut butter. I to są takie, jak widzicie, takie jajeczka tutaj są. A mam taką paterę, co prawda ona jest w formie takiej gwiazdki, no ale to mniejsza o to. I tak sobie pomyślałam, że właśnie wysypię na nią jakieś takie słodycze, żeby sobie móc, wiedzieć, jakby tak dziabnąć tą linię. Takie jajeczko, które właśnie kupiłam na tą paterę. Kupiłam sobie takie batoniki z Malters, czy tam jak to się tam czyta. I tutaj są 3 takie batony. O, widzicie? 3. Coś takiego. No i jeszcze trochę coś, jak to się mówi, słono-słodycze. Orzeszki. To są jakieś orzeszki... jakieś Japanese peanut crackers. Jakby tak każdy taki inny, więc nie wiem, w czym on to będzie, co to będzie za ciasto. No nie wiem, posmakuję, dam wam znać, czy to dobre. Jakiś mix. Mieszanka orzechów arachidowych w skorupce i tyle. No i Pringlesy były w promocji w Action, hot and spicy, więc jeszcze na dzisiejszy wieczór, ponieważ w planach mam po świętach zrobić sobie taką konkretną dietę, nawet zastanawiam się, czy nie skorzystać, wiecie, z jakiegoś cateringu dietetycznego na miesiąc sobie wykupić jakąś dietę, żeby się tak na maksa zmobilizować. No tak, to wiecie, już kupicie, wam przynoszą, przywożą, to nie ma innej opcji, że no nie wiem, że się rozmyślicie, no już zostało kupione i trzeba się trzymać. A, i jeszcze wiem, co tutaj mam, jeszcze mam żurek. To też kupiliśmy w tym dobrym sklepie, jak tą białą kiełbasę i te kabanoski. No i tak, i to jest tyle. Także kochani, pakuję zakupy do lodówki, tutaj wszystko ogarnę. I potem na spokojnie sobie usiądę i wam pokażę zakupy z Pepco. Jestem, przemieszczam się tak z pomieszczenia do pomieszczenia, ale to będzie mi wygodniej sobie usiąść i wam pokazać. Nie ma tych rzeczy dużo, ale powiem wam, pamiętacie, mówiłam wam, że nie mam fajnej takiej foremki na babkę, a chciałam jednak, żeby na święta ta babka miała taki, wiecie, tradycyjny kształt babki, więc udało mi się znaleźć bardzo fajną, moim zdaniem, Pepco, oczywiście, to będą zakupy z Pepco. Taką właśnie formę na babkę. I wiecie, jak będę ją robić taką dwukolorową, to wydaje mi się, że właśnie tutaj to fajnie powygląda, potem powygląda, fajnie będzie wyglądało
I jak ją potem, wiadomo, obracacie, no to posypię cukrem pudrem, przyozdobię ją, żeby była taka, wiecie, typowa babka wielkanocna. I to też tak będzie ładnie wyglądało na stole, moim zdaniem. Taka babka, wiadomo, do jedzenia, ale też w formie takiej ozdoby wielkanocnej. Słuchajcie, jeżeli szukacie fajnych stopek, skarpetek, takie stopki, to bardzo fajne są w Pepco. Co roku je kupuję i mam niektóre już, powiem wam, że z 2 lata nawet, więc one nie są jakieś takie, wiecie, liche, tylko całkiem spoko. Jeżeli chodzi o jakość, wziąłem sobie białe, wziąłem sobie szare i tutaj są po 2 pary i te stopki kosztują 6,99 za 2 pary. Także super cena i naprawdę bardzo fajne stopki, polecam wam. Udało mi się dorwać całkiem ładne serwetki z takim zającem, no i takim, wiecie, typowo świątecznym wzorem, więc też tak sobie pomyślałam, że skoro nie mam jakichś tam, wiecie, ozdób, to ten stół będzie tak fajnie przyozdobiony. Ta babka, właśnie, wiecie, talerze, do tego te właśnie ładne serwetki, tulipany. Też jutro pojadę jeszcze kupić takie na świeżo, żeby były, żeby nie klapnęły, bo już, powiem wam, nie zdążyliśmy podjechać do Biedronki, bo jeszcze byliśmy w Auchan, w jednym, w drugim miejscu. Bo ogólnie to jeszcze szukam suszarki do włosów, bo moja suszarka już, widzicie, tak suszy te włosy, że wszystko mi tak sterczy, no tak suszy te włosy, że to jest jakiś dramat, więc sobie do tego dzisiaj też przeprostowałam. Więc takie serwetki. Ostatnio zorientowałam się, że brakuje mi wieszaków w szafie i zaczynam, wiecie, wieszać rzeczy jedną na drugą. Potem w ogóle nie pamiętam, co tam wisi. Ja lubię mieć, tak wiecie, każdą rzecz osobno, każdą sukienkę osobno, żebym ja widziała, co tej szafie w ogóle jest. Więc wzięłam sobie takie 3, co prawda, wieszaczki. Myślę, że mi na tą chwilę wystarczą. I 3 takie wieszaki, 5 zł kosztują w Pepco. I to są te takie, wiecie, takie zamszowe, one są fajne, bo jak macie jakąś taką sukienkę na przykład na ramionczkach albo z jakiegoś śliskiego materiału, to nic wtedy nam tutaj nie spada, nie zsuwa się w szafie, bo nienawidzę, słuchajcie, jak właśnie mam te drewniane takie wieszaki, wiecie, one są takie śliskie i potem wyciągam jedną rzecz, a nie ukrywam, upchany mam wszystko w szafie, to potem wszystko mi zjeżdża i wolę takie. Kolejną fajną rzeczą, bo my w dużym pokoju na tym małym stoliku takim kawowym, że tak można powiedzieć, zawsze mam chusteczki, te takie, wiecie, wyciągane, no i zawsze się staram kupić w jakimś ładnym opakowaniu pasującym, no ale zawsze jednak to tak, wiecie, nie wygląda fajnie, więc kupiłam taki drewniany pojemnik, w to się wkłada całe to opakowanie chusteczek i potem stąd tak wyciągacie, że wydaje mi się, że to będzie dużo fajniej wyglądało. A już wam jakiś czas temu mówiłam, że bardzo lubię takie drewniane dodatki. W dużym pokoju też jakby idę w takie różne drewniane dodatki, tą podkładkę taką, co kiedyś kupiłam w IKEA i wam pokazywałam. Bo jakby już docelowo też chciałabym kupić takie rzeczy, które potem będą mi pasowały do wystroju. Jeżeli decydujemy się w końcu na ten remont, to ja już też mam jakiś pomysł, jak miałoby to docelowo wyglądać, więc staram się już kupować jakieś takie rzeczy, które, wiecie, w przyszłości będą pasowały, a nie, że teraz znowu na nowo wszystko kupować, bo teraz już mi nic nie pasuje do wystroju. Pamiętacie, albo no nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, ale we wcześniejszych zakupach pokazywałam wam piżamy, które kupiłam. Jedną kupiłam wtedy w Resort i drugą właśnie kupiłam w Pepco. Ona była z takimi shortami w panterkę i tu było coś tam, nie wiem, Be Wild, Stay Wild, nie pamiętam, co tam było napisane, z takim właśnie, z taką panterą, ona była granatowa. I teraz w Pepco dzisiaj właśnie zobaczyłam, że jest taka sama piżama, ten sam, wiecie, krój, tylko w innych kolorach. A naprawdę, to moje piżamy już postanowiłam, że wyrzucę wszystkie te, które już się w ogóle nie nadają. Nie wiem, czy też tak macie, ale wiecie, to jest trochę tak jak też z bielizną, że mimo tego, że nie widać pod spodem, jaki mamy biustonosz, jaką mamy bieliznę, to jak mamy jakąś ładną bieliznę, to od razu się jakoś tak ładniej czujemy, lepiej się czujemy, mimo że tego nikt nie widzi, ale my o tym wiemy, tak? Że mamy na sobie jakąś fajną, ładną bieliznę. I tak samo mam z piżamą, że lubię mieć fajną, ładną piżamę, wtedy jakoś lepiej mi się śpi, no nie wiem, jakoś tak mam. Więc kupiłam sobie teraz taką bardziej właśnie letnią, wiosenną piżamkę. Tą piżamę mam w rozmiarze L, tak samo jak tamtą, więc już nie musiałam myśleć, czy ten rozmiar będzie dobry, czy nie, ponieważ już miałam sprawdzony. Góra jest taka, z takim właśnie napisem, co tu pisze w ogóle? Blossom Out. No, więc z takimi kwiatuszkami. I do tego są przepiękne shorty, zobaczcie, takie różowe, w takie piękne kwiatki, więc taki naprawdę już letnio-wiosenny styl tej piżamki. I
I ostatnią rzeczą, którą upolowałam i jestem z niej mega zadowolona, będzie mi super pasowała do pokoju, bo jak wiecie, mamy żółty fotel, ten uszak z Ikei, jakąś tam żółtą poduszkę i tak ogólnie byłam trochę już zmęczona tym żółtym kolorem, ale widzę, że teraz ten żółty kolor mocno wrócił, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz, więc stwierdziłam, że jednak zostawiamy tak jak jest, więc jeszcze jakby podkręcimy trochę te wnętrze żółtymi dodatkami. I kupiłam taką przepiękną, żółtą donicę właśnie w Pepco. Zobaczcie, ona jest taka, jakby takie wzorki ma, a tutaj jest jakby wykończona, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, jakby była podniszczona. Bardzo mi się ona podobała, a ostatnio kupiłam w Ikei, jak widzieliście, bluszcz i on stoi na tej witrynie w pokoju i tak sobie pomyślałam, że będzie ładnie wyglądało, jak go w to włożę i tak wiecie, tu żółty fotel, żółta podusia, żółta doniczka i to wszystko będzie tak fajnie ze sobą grało. I tyle z tych moich pepkowych zakupów, także nie było tego dużo, ale same takie jakieś fajne rzeczy udało mi się trafić, wszystko to, co szukałam, wszystko to, co, o czym gdzieś tam myślałam. No i ta doniczka bardzo mi się podoba, także później na pewno włożę kwiatka w tą doniczkę, wszystko tam ogarnę i Wam też w kolejnym vlogu na pewno pokażę, jak to wszystko wygląda. W kolejnym vlogu też na pewno Wam pokażę stół świąteczny, ponieważ to już będą takie przygotowania do świąt, takie już typowy dzień świąteczny, może tak, bo jutro pewnie będę stać przy garach, więc nie wiem, czy uda mi się coś jutro nagrać, ale może jakiś taki, wiecie, składany sobotnio-niedzielny vlog świąteczny na pewno się na kanale pojawi, kochani. Także tyle z dzisiejszego dnia. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Dzięki, że byliście w tym filmie ze mną. Buziaki, trzymajcie się, pa, pa!